Kwiat to jest bardzo delikatna robota. Jeszcze musi być zamiłowanie. Czasu też trzeba, żeby się na tym poznać należeć. Samych chryzantem ile odmian. Ville de Paris, alzackie, peinanty, Puligny, a inne można wyliczać. Jeden wielki znawca kilkaset różnych wymienił i wcale to jeszcze nie był koniec. Kiedyś kwiaty wysoko w życiu stały i tyle piosenek śpiewali o kwiatach ludzi. Gdy wrócisz po tej lutej latach, zastaniesz pokój kwiatach, jak gdyby nigdy nic, albo chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Panie szefie, jakieś kwiatki. A jakie? No wszystko jedno. Imieniny dyrektora. Rozumie pan, zawsze to lepiej pokazać się z jakimś zielskiem. Ile płacę? Kwiaty są w cenie węgla antracytowego. Jak górnik tyra pod ziemią, tak hodowca musi się uszarpać. Ja na przykład tak piwniczka, mała za niska, jak na mój wzrost. Garbacizny można dostać od tego schylania. Tak zasuwam, panie. Kwiaty. Niby zwyczajne, takie. A każdy gatunek czego innego potrzebuje. A kapryśny? Trzeba powolutku, cierpliwie. Nie tak. Nie ale... tak. Wisła się pani? Ile? 48. Proszę. Wszystko mu jedno. Spokrzyw także samo wyziął. To ja. Tak sobie też pomyślałem. Widzisz pan? Nie ma teraz żadnego wyrafinowania. Dawni znawcy wymierają. Teraz jeden z drugim wpada do interesu. Róża czy goździk. I nic się na tym nie zna. Tylko żeby nie za bardzo rozwinięte. No to chodź pan. Byle jak ludzie żyją. A co z tego mają? Garba sieją. Panie, ile ja już takich historii widziałem i słyszałem. Kiedyś to nawet i stówę wiozłem. No teraz mam co prawda tylko 40 tysięcy. Ale... bracie, odpowiedzialność psia krew ta sama. Ale w sumie możliwa delegacja. No co, Wadziu? Idziemy? Co? No tylko gdzie, Jasiu? Jest tu taka jedna. Lustrzana, wiesz? Nie kiepska. Striptiz. Czekaj. Czekaj, zaraz. Czekaj, bracie. Jest! Dzisiaj dają. Za co, Jasiu? Co ty, Władek, no jak się bawić, to się bawić, no.
Racie, nie kiepska. Jasiu. No co? Myślę, żebyś pieniądze zostawił w hotelu. Jak to? A tak, tak, ewentualnie jeden z drugim, co się tu kręcą, wizji. Weszli z Teską i wyszli z Teską. Znaczy najważniejsze mają przy sobie i pokoju nie ruszą. He, tam Zadziu, przewrażliwiony jesteś. W zeszłym roku oskubali naszego zaopatrzeniowca, a też w hotelu. A w biurze były plotki, że pieniądze przywłaszczył. I takie alibi sobie stworzył. Mógł. Nie, to szczery chłopak. I w rozmowie ze mną sam na sam nie miał powodu kręcić. Nie, wiesz, najlepiej wezmę ze sobą. To najpewniejsze. Jak chcesz, Jasiu. Forsę trzeba mieć zawsze przy sobie. Jak chcesz. Ładek, niekiepskie sztuki. Podrywamy? Jasio, jednak teczkę trzeba było zostawić w hotelu. No wiesz, jak jest. Przewrażliwiony jesteś, w moich rękach pewniejszy. Możliwa delegacja, co? Lubię sobie pojeździć. W zeszłym roku też byłem, wiesz. Płacić za nadgodziny. Wiesz co, poznałem babeczkę. Cud, nie za każdym telegram. Porządna, też w delegacji ze Zjednoczenia. Jasio, no chodźmy do kota. No mów. Co ty, Władek, czekaj, teraz dopiero będzie najlepsze, zobaczysz, no. Poczekaj. Nie kiepska, mówię ci. Halo, szefie, jeszcze ćwiartkę, proszę. Jasio, czy to nie za dużo? A co tam za dużo? Rachunek zapłacimy i zorientujemy się, na czym stoimy. Fajno. Niech pan nas podliczy. Rachuneczek, proszę bardzo, w tej chwileczce. Służę panu uprzejmie. A czemu pani nie chce? Jakby się chciał. Dziękuję. Jeszcze 146,50. Jeszcze 139,50. Reszty nie trzeba. O, dziękuję, panie prezesie. Życzę przyjemnego wieczoru. Zapas na czarną godzinę. Nie swoje pieniądze wziąłeś? Na wypłaty? Nie przejmuj się, coś się wymyśli. Ale my zwyciężymy. Zdrowie? Płci pięknej. Ważniaczki. Czyś ty zwariował? Co ty wyrabiasz? Jasio, program artystyczny. Chodź. Idziemy. Zaczekaj. Muszę dać chłopakom, pięknie grają. Nie swoje pieniądze będziesz rozdawał? To ja ze sobą. Dobra. Cześć, jak się masz? Cześć. No my się przecież znamy. Skąd? No z terenu, z delegacji.
racji, no. No to flaszkę jaką warto by spić, nie? No warto, no. Panowie, znam tu jedno takie miejsce. Idziemy. Jasiu. Na? Późno już. Mamy sprawy służbowe. Wypić zawsze można. Jasiu. Mądra nowa. Różka. Zaraz się coś wymyśli. A wypić zawsze można. Jasiu, pewnie. Idziemy do hotelu. Co, koniecznie chcesz wieczór koledze popsuć? To się nazywa kolega. Panie, no, no panie, panie, wyłącz się pan z tą gadką. Zaraz, po co tu jesteśmy? No jak to po co? Da się pieniążki i kolega skoczy po flachę. No jasne. Nie, flaszkę możemy wypić, ale nie za moje pieniądze. Co, nie dołożysz się? O, nie chcę się dołożyć. No nie chcę. Mało muteczka nie pęknie, zobacz. Chwileczkę, chwileczkę, nie podskakujcie, kolesie, bo jak się kogoś zaprasza, to trzeba postawić. Asiu, kocham cię. Halo! Kocham cię, Basiu. Panie władzo, niech pan mnie do hotelu odprowadzi. A o co chodzi? Mam ze sobą w teczce większą ilość państwowych pieniędzy. I tacyś podejrzani zaczepili nas w bramie. Jakich nas? Mnie i kolegę, który wypłaca. Bo tacy różni włóczą się po ulicach. Chciałbym do hotelu. Ze względu na pieniądze. No dobra, chodźmy. Obywatelu, poruczniku, gdzie zatrzymanego dać? Do której celi? Bo w celi numer jeden znajduje się zatrzymany. Przepraszam, czy mogę zapalić papieros? A ten jest z włamania do garażu, tak? To do celi numer 3. Do celi numer 3? Tak jest, zrozumiałem. Właśnie zwróciłem się do obywatela plutonowego. Proszę bardzo. Było zajście w bramie. Miteczka. Babiak Jan dał mi teczkę, żeby ratować państwowe pieniądze. Niezła teczka. Więc na razie zdejmijcie pasek i sznurowadła. A dlaczego? Pójdziecie do przechowalni, aż się sprawa wyjaśni. Zgubiliście babiaka, to go poszukamy. Znajdziemy, znajdziemy. No. Może obywatel porucznik zapali? Nie, dziękuję. Tylko proszę przeliczyć pieniądze i dać na kwit do depozytu. Ja odpowiadam za nie. Tak, tak, oczywiście. No chodźcie, chodźcie. Dobry wieczór. Dobry. Wieczór. Położyć się nie ma gdzie. Jeden wszystko zajął. Dopiero co przyszedł, już spać chce. Nie zwiedzone. Zmęczony. Człowiek na delegację przyjechał. I taki pech. Jankowski! Jankowski! Na przesłuchanie. Dużo na raz zrobiłem. Jak to? Po wódce. Papierosa.
No i za co pan wpadłeś? Za nic. Za nic. Po prostu mam pecha. Popiliśmy z kolegą kasjerem naszego przedsiębiorstwa i chcieli mu teczkę z państwową gotówką załatwić. Więc ja cap za teczkę i uciekłem, żeby te pieniądze uratować. Ej, niedobra sprawa, bardzo niedobra. Zabrałeś pan teczkę płatnikowi i uciekłeś pan z teczką. Wystarczy. Masz pan wyrok. A ileś pan tej forsy trafił? Co? No? Przecież ja nie ukradłem tej teczki. Do piątki. Chyba, że okoliczności łagodzące. Otwórzcie! Ja żądam przesłuchania. Ja to dłużej nie będę siedział. Ja napiszę za zalenie. Przecież uratowałem te pieniądze. No dobrze, dobrze. A gdzie jest Babiak? Nie mam pojęcia. Zabraziarzył gdzieś. A no właśnie. Babiaka nie ma, a jego teczkę wy macie. Oświadczam z wnioskiem o wpisanie do protokołu, że do niczego się nie przyznaję. Zaprzestaję udzielania wyjaśnień i żądam skonfrontowania z kasjerem Babiakiem Janem. Skonfrontujemy. Tylko, że Babiak zaprzecza, jakoby dał wam teczkę. Wejść! Ech, Władek, uratowałeś mnie. Ty. No, niebie są w porządku. Kupę nerwów mi to zjadło, nie masz pojęcia. Nie pamiętałem, co się stało z teczką. Nic. Zupełnie. W bramie miałem awanturę i też mnie drapnęli do komisariatu, tylko że w innej dzielnicy. I całą noc, bracie, oka nie zmrużyłem, nic tylko co z teczką. Ale dzięki intuicji doszedłem do wniosku, że to ty mi uratowałeś teczkę, Władziu. Cześć! A to pan! Serwus! No i jak? Puścili pana? Nie mieli się do czego przyczepić. O, mały włos. Widzi pan, mnie też puścili, a pan krakał, że wyrok, a kolega poświadczył. Widzi pan? Tak, to fakt. A ja myślałem, że pan kręcisz. W takim razie miałeś pan pewny, czysty zarobek. Jak to? Trzeba było od razu do hoteliku. Po drodze wymuję pieniądze, teczkę Bóg do Odry, chowam pieniądze, kładę się do łóżeczka i w kimę. Rano przychodzi kolega i pyta, nie widziałeś teczki? A pan, jaka teczka? Ja? Skąd? Jak tak można? Przecież to kolega. Cześć. Zobacz, jaki facet. Tam? Tak, tam w królikach. Nie, ten co leży. Gdzie leży? No, niech leży. Szczeniaczki rasowe, za darmo, za pół darmo. Szczeniaczki rasowe, szczeniaczki. Należy dziecko trzymać za rączkę. Pozostawienie dziecka na drodze bez opieki grozi śmiertelnym. Chodźcie, psów nie widziałem. Bo ile te pieski? 200. Jak on to? Nie, idź pan. Tutaj nie można przechodzić. Nie można w ten sposób. Przechodzenie właśnie w tych miejscach, w gnieździe, w zasadzie kończy się tragicznie. Nie można sobie w dowolnie obranym miejscu przechodzić przez jezdnię. Są do tego przeznaczone miejsca, przejście dla pieszych. Przez skrzyżowania dróg należy z nich korzystać.
Proszę panów, pan z tymi kwiatkami. Prawdopodobnie spieszy się pan, żeby komuś je wręczyć. Ale o ile pan będzie w ten sposób korzystał z jeździ, prawdopodobnie... Było miło, ale się skończyło. Trzeba by coś zarobić. Zobacz. Pani w tym różowym płaszczyku z dzieckiem. Nie należy uczyć dziecka od małości niewłaściwego panie, przechodzenia przez... Proszę pana. Proszę pana. No i po co go ruszasz, kolego? Po co go ruszasz? Zrobił coś panu? Zostaw go, lekarz się znalazł. No zostaw. Ale panowie. Mądrala, daj mu spokój. Nie wiedziesz, że zmęczony? Młody to wrażliwy. Obudzi się, sam pójdzie. Chodź, piwko nam postawisz. Te. Skąd taki króliczek? Skąd i on sam? Znaczy się zgłupiejewa. No zgłupiejewa. Tak, patrz, jaki skromniak. No nie ma się o co obrażać. Chodź, może jednak piwko z nami chlapnie. No to już my postawimy, króliczku. Trzymaj go! Lopo! Nie daj mu! Czy można się z takim dogadać? Czy można, człowiek grzecznie, kulturalnie, po koleżeńsku? Ale słaby w nogach. Jak pijany. Na pewno się tryna wąchał. Oni to lubieją. Natomiast po ludzku gorzały się napić albo piwa. Nie, mnie by to bardziej pasowało. Widać małpisza. Co się stało? Coś nie rozrabiało? Ty, Eskimo! Chodzi tam, coś po świecie i się nie wstydzi. I czego tu się wtrąca? Zwiernie do wszystkiego. Czuwamy, synku. Ale co on zrobił? A dobierał się do tego gościa, co tam leży. Tu? Ukradł coś? Niemożliwe. Po prostu bestia. Bo jeszcze coś. Gdzie jest człowieczeństwo? No, do czego dopuścić? Widzisz, wszystkim podpadłeś. Musi przeprosić. Ale co on zrobił? Świństwo. O! Kopiesz? Przepraszam. Gdzie? Przepraszam. Co się tu dzieje? Właśnie, panie władzo, wychodzimy z baru, coś trzeba było przekąsić, a ten osobnik zaczepia nas i ubliża. W dodatku kopie. Świadkowie potwierdzą. Tak, tak, ja widziałem. Ja też. A najpierw dobierał się do tego gościa, co tam leży. Gdzie leży? O, tam leży. O, niech się lepiej nie zajmą, tam na ławce. Bez czemu. Panie chory człowiek. Nawet ulicą nie można spokojnie przejść. Jeden futrzak, a tyle kłopotu. Halo, obywatelu. Halo, obywatelu. Jak ktoś jest chory, to niech leży, a nie siedzi. Gdzie tu jest telefon? Tam poszli dzwoni. Niemożliwe, żeby umarł, panie. No wie pan, czasem tak bywa. Ale ktoś by go zauważył wcześniej. No, to przy nim są ludzie przecież. On nie oddycha. Widzi pan, przyjechałem na 2 dni, na egzamin. I od razu taka sprawa. Tak? Melduje się. Kapral Stanisław Jankowski. Tak. Piwko. I się kończy. Tak. Jasny wynik. Prawidłowe. Odmeldowuje się. Piwko. A więc tak, pójdzie pan tak. Borowską do Świeradowskiej, Świeradowską do Niemczańskiej, a tu właśnie jest Czechowa. No więc... Pójdzie pan Borowską do Świeradowskiej, Świeradowską do Niemczańskiej, a właśnie tu jest Czechowa. A tu właśnie jest Czechowa. Dziękuję panu. Panie władze, dziękuję bardzo za okazaną mi pomoc. Nie ma czasu. Do widzenia. Do widzenia.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Pan dyrektor to naprawdę zawsze taki punktualny. Dzień dobry. Dziękuję. Widziałam wczoraj film. Strasznie smutny. Spłakałam się. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Materiały do odprawy już są przygotowane. Herbatka będzie za chwilę. Dziękuję. Ona leżała na łóżku i była ciężko chora, a on siedział przy niej i strasznie się kochali. A potem ona umarła. Wie pani, tak się strasznie wzruszyłam, że jak przyszłam do domu, to cały czas o tym myślałam. Z przewodniczącym Wróbelskim, proszę. Dyrektor Wocek mówi. A kiedy będzie? Sprawa osobista. Dziękuję pani. Tak, słucham. Tak. Dyrektor Żardzicki pojedzie. No mówiłem do jasnej cholery, no. Co was to obchodzi? Z naczelnikiem, proszę. Heniek? Tak, to ja. Stary, wiesz o wszystkim, tak? Stary, co ja mam robić? Tak. Tak. No ja mam wiedzieć? Tak. No dziękuję ci bardzo. Na co ona umarła? Na żółtaczkę. Nie, na białaczkę. Słucham, panie dyrektorze. Tak? Z całego kwartału? Dobrze, już. Już niosę, panie dyrektorze. Herbatka, panie dyrektorze. Dzień dobry. Dzień dobry. A to jest to sprawozdanie, o które pan prosił. Dziękuję. Koniec. Niech pani naleje koniaku. Panom. Tak. Dzień dobry, doktorze. Tak. Dzień dobry. Kolego Cegielski, jest sprawozdanie? Jest. Dziękuję. Ale oni chcą bardzo ładnie to wykombinować. A pan kolega Cegielski. Tak, ja ci powiedziałam. Pani pan. O, dziękuję. Dobry koniaczek, dobra okazja. Nie zaszkodzi. No jest właśnie kolega. No tak, chyba tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Bliska, pański. Dziękujemy. Proszę bardzo. Nieźle. Proszę panów, dzisiaj odprawy nie będzie. W związku z decyzjami, które zapadły, odchodzę z zajmowanego stanowiska. Moje obowiązki przejmie tymczasem dyrektor Żardzicki. Dziękuję panom za współpracę. To wszystko. Dobrze, ale dlaczego? Co dlaczego? Pan wyjaśni. Z skutek zaistniałej sytuacji czujemy się wszyscy zaskoczeni. W związku z tym chciałbym w imieniu wszystkich tutaj obecnych
podziękować za współpracę i życzyć wszystkiego najlepszego na przyszłość. No to zdrowie najlepszego. Tyle lat. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Co się stało? Pojadę do Leśniczówy poddychać. 5 lat nie widziałem lasu. A potem się rozejrzę. Ale co się stało, stary? Odchodzę. A w ogóle dosyć mam tego kołowrotka. Dają ci coś nowego? Jeszcze nie wiem. Ale dam sobie radę. Masz coś konkretnego? Konkretnego? Jeszcze nie wiem. Pojadę do Leśniczówy. Wiesz, słyszałem, że w miasto projekcie mają wolne miejsce. Warunki równie dobre. Możesz spróbować. Może mogę. Wiesz, stary. Zobaczymy. Głupia sprawa. Jak się coś wyjaśni, to zadzwoń do mnie. Dobra. Nie rozumiem, jak pani mogła tyle lat z nim wytrzymać. Ciągle przechwalał się, ciągle chciał coś udowodnić, co i tak nikt nie wierzył. Niby taki dowcipny, koleżeński. W rzeczywistości to i tak nikogo nie lubił, kto był młodszy od niego. Panno Zosiu, ma pani bardzo ładny, gustowny sweterek. Taki sobie. To ja za chwileczkę wrócę. Pani Ireno, proszę mi zrobić kawę. Ależ panie dyrektorze, panu nie wolno pić kawy. Pan o tym wie. Lekarze, a kto by się nimi przejmował? Mojego znajomego leczono na reumatyzm, a okazało się, że to złamana noga. Albo stwierdzono anginę pectoris, a okazało się, że to był zawał. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszystko. Pani Ireno. Do widzenia, panno Zosiu. Do widzenia. Może ja to jakoś lepiej panu zapakuję, panie dyrektorze. Nie, 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 dziękuję. Dam sobie radę. Do widzenia.
Delegacja to delegacja. Dzień dobry. Pan mnie wzywał, panie dyrektorze. Pojedziemy jutro zobaczyć ten ośrodek w zimnej wodzie. Tak jest. Oczywiście. Wypiszę delegację, panie dyrektorze. O, wyrazy głębokiego współczucia w związku z tragiczną śmiercią na posterunku pracy naszego drugiego kolegi Zenobiusza Kowalskiego i tak dalej. No, i po co cię stary wzywał? Jadę jutro w delegację ze starym do zimnej wody. Pasuje mi to. Woda, powietrze, ładna pogoda. Zwłaszcza, że stary jedzie swoim wozem. Mówi, że jedzie z tobą? Na pewno jeszcze kogoś bierze. Niezła ta Mariola. Stary zupełnie zwariował. Serce nie sługa. A wiecie, raz ich podejrzałem, ściskają za rękę na korytarzu. Taka nieostrożność. Mariola to cwaniara, wykołuje starego. W takim wieku amory. No. A zresztą, co to mnie obchodzi? Stary, pożycz mi swoją wędkę, tę kanadyjską. Nie. A zresztą dobra. Ale pan inżynier stawia ćwiartkę, co? Dobra, klawo, dobra jest. Hopla! On to nawet w cyrku nie zginie, co? No! Wstawaj! Wstawaj! A Jezu, Jezu. Lew mi pęka, rany Boga. Nic dziwnego, jak wróciłeś 20 po 1. I po co włączyłeś ten telewizor? Tylko dzieci pobudziłeś? Musisz zrozumieć, Nowicki pożyczył mi spinning. Sama wiesz, małpeczko. Te wasze męskie sprawy zawsze kończą się ochlajem. Ojej. No. Tato, nie pogimnastykujemy dzisiaj? Poćwicz sam, syneczku. Tatuś jutro nadrobi. Jest. Świetnie ciągnie ten fiacik. A nieźle. Tapicerka przyzwoita. Bardzo lubię taką szybką jazdę. O, pan dyrektor świetnie prowadzi. Znam się na tym. Sam też kiedyś miałem wóz, ale starego grata. Cytrynę. No i co? Zadowolony pan, panie Zdzisiu, z dzisiejszej delegacji? Bardzo. Ej, przeleciał ptaszek, karnowy lasek. No, słyszał pan? Co to może być? Może zobaczę. Na pewno jakaś drobnostka. Nie, no będzie się pan brudził. Ależ, panie dyrektorze, tak? Znam się na tych bebechach. Oj, panie Zdzisiu. Chyba będzie dobrze. Tak? No, ale majster z pana. Do wszystkiego. Panie Zdzisiu, pan zdaje się ubiegał się o przydział jakiegoś samochodu. Tak jest, panie dyrektorze, starałem się o Trabanta. Tak, no trzeba by panu pomóc, zobaczę. Może jeszcze nawet i w tym kwartale. Dziękuję, panie dyrektorze. Przepraszam. Nie szkodzi. Do niczego. Spadł na to deszcz, zrobiła się skała. A poza tym prefabrykaty, panie dyrektorze, dlatego szpary się robią. Po prostu różnica między jednym segmentem a drugim. O! Tu jest naprawdę cudownie. Romantyczne ustronie, nieprawdaż? Tak. Stan budowy, panie Zdzisiu, zadowalający? Tak. Chodźmy już na słońce, panie dyrektorze. Nie widzę przeszkód, żebyśmy urządzili mały piknik. Oczywiście, panie dyrektorze. Ja. Oczywiście, panie dyrektorze. Proszę bardzo. Proszę. Pani Mariolu, proszę uważać. Dziękuję. Dziękuję.
O, panna Mario, ale tak, dziękuję bardzo. A przepraszam, panie dyrektorze, proszę. Tak, panie Zdzisiu, niech pan rozlewa. Ojej, ale to wódka, ja nie piję. Mariolu, kieliszeczek nie zaszkodzi. No dobrze, ale jestem jeden. Specjalista, proszę bardzo, dziękuję. Panna Mariolu. Dziękuję, panie dyrektorze, proszę bardzo. Niech pan popatrzy, panie dyrektorze, jaki ładny kawał roboty został odwalony. Tak. Panie Mariolu, wygląda pani jak aktorka. Jak gwiazda filmowa. Panie kierowniku, to pana ludzie tam stoją, tak? Hej, Rusiak! Co wy tak stoicie? Do roboty! Do cholery można dostać. No to panie Zdzisiu, niech pan rozleje. Stop, stop. Nie, ja nie. No to zdrowie pani. Niech pan się posmaruje, panie dyrektorze. A, dziękuję. Ja też skorzystam. No, jeszcze pan. Proszę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Można się poczęstować? No, proszę, proszę. Proszę bardzo. Proszę. Trzeba przyznać, że ta wódka jest bardzo dobra, panie dyrektorze. Ciekawa jestem, czy to słońce jeszcze opala? No, oczywiście. Proszę, niech pani zobaczy. Panowie, proponuję się poopalać. O, da. O, doskonała myśl. To nam dobrze zrobi. Co pan, co panu? Ojej, zgubiłam serce. Serce? Takie małe, na łańcuszku. No zaraz, przecież nie mogło zginąć. Gdzieś tu możliwe, tu gdzieś musi być. Może pod kocem. Zobaczymy w torbie. Zaraz gdzieś musi być, nie wpadło do wody. No. Jest. Panie dyrektorze, oto serce panny Marioli. To ja nie przeszkadzam. Przepraszam. Drogi kolego Zdzisławie Bartkowiak, od dawna cenimy pańską lojalność, umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji, zmysł praktyczny. Panie dyrektorze! Zdzisiu jest zdolny do wszystkiego. Panno Mariolu! I w związku z tym myślimy o awansie dla pana. Panno Mariolu! Może nawet na kierownicze stanowisko? Hop, hop! Hop, hop! Hop! Hop, hop! To dobre, co? No. Świetne! Ale cyrkowiec, co? No. Co? O, 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 o. Ale dziarski chłopak z naszego inżyniera, co? Ale jak on może w takiej zimnej wodzie? Zahartowany! Pochlał i wygłupia się. Chłopaki, tonie! Telefon! Gdzie telefon? Posterunek?
Halo? Wypadek. Mój pracownik utonął. Uwierz, jak ty wyglądasz. Utonął w zimnej wodzie. Tam jest bardzo głęboko. Proszę przyjechać natychmiast. To tu. Może pani Maria, jako kierownik działu, porozmawia z nią. Chyba lepiej jednak pan dyrektorze. Jak to się mogło stać? No serce nie wytrzymało. A przecież na serce nigdy nie narzekał. W takiej zimnej wodzie to i najzdrowsze serce nie wytrzyma. Ach, cholerny pech. Nie da rady. Da rady, już widziałem. Ojciec go tego nauczył. No widzisz? Dobry jest. Chłopcze, pozwól na tutaj. Ile ty masz lat? 9. O, to już jesteś dorosły, poważny chłopak. Słuchaj. Twój tatuś był z nami. Łowił ryby, wiesz i... No i co? No, jakby ci to powiedzieć? Musisz mamusię jakoś przygotować, bo widzisz, twój tatuś chyba się utopił. Mamo, mamo! Czego chcesz? Tato się utopił! Prędzej, prędzej! Pani Bartkowiakowa! Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie tego nadzoru budowlanego w Jaworowie. No ten ośrodek dla sportowców. A, to inżynier Mrozek ma pod sobą. A to miał inżynier... no taki wesoły kawałek opowiadał. Bartkowiak. Tak, inżynier Bartkowiak. Nie ma Bartkowiaka. A gdzie jest? Utopił się. Gdzie utopił się? W zimnej wodzie. W zimnej wodzie. Tak, tak. Dom Kultury Śnitka. Profesor Niewiadomski? Jutro? A czy to jest pewne? To bardzo się cieszę. Dziękuję, dziękuję. Tak, rozumiem was. Obsłużyć akademię. Repertuar nakaże okazję, tak jest. Tak? Tak. Nasza orkiestra da sobie radę. Tak. No oczywiście, oczywiście. Tak jest, tak. Tak. No to tymczasem. Tak. Tak, wróciłem. No jasne, wyskoczymy na polowanko. Byka jakiegoś palnąć. No to cześć. Podsłuchujesz? Tak. A co, na żarta się nie znasz? Dzwonił dyrektor. Przypominają o imprezie. Wiesz, ta rocznica. Właśnie ćwiczą. Powinno wypaść bardzo dobrze. W porządku. W klasyfikacji wojewódzkiej zapaliśmy pierwsze miejsce. Serio? To jest coś. To się liczy. Ten konkurs czytelniczy też bardzo dobrze się rozwija. Liczny udział i świetne wypowiedzi. A i ty masz globus. Oj, stary, stary. Gdzie się tego nauczyłeś? Przez całe życie się tym interesowałem. A ja na to nie miałem czasu. Rozumiesz? Różne funkcje. Tak jest. Popatrz, jak to marnieje. Jutro mamy wykład profesora Niewiadomskiego na temat odczuwania dzieł sztuki. No to co? Profesor to wybitny historyk sztuki. Aż dziwię się, że przyjął nasze zaproszenie.
Dlaczego miałby nie przyjmować? Zarobi parę złotych. Wybitny, mówisz? Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych. Trzeba zabezpieczyć frekwencję. Dyrekcja szkoły... może nam coś podrzucić? Liga Kobiet? A najlepiej ze Straży Pożarnej. Ludzie poważni i zdyscyplinowani. Oczywiście, ale wydaje mi się, że nie potrzeba. Profesor nie przepada za masówkami, a ja to zorganizowałem w ten sposób, że wysłałem zaproszenia do tych ludzi, którzy po prostu interesują się tym zagadnieniem. Nie zaszkodzi zabezpieczyć. Co się stało? No nie wiem, no... O! Robimy zgodnie z projektem. A, o! Dorobkiem. Pamiętajcie, chłopcy, dorobkiem. O, poprawcie, poprawcie to tutaj. Po napisaniu sezonu w piekle Rembo nic więcej już w życiu nie napisał. Wędrówki po wszystkich krajach Europy, awantury w Azji, wreszcie Afryka. Tam w Abisynii handlował kością słoniową, a mówią, że sprzedawał broń cesarzowi Menelikowi II. Podróżował, wreszcie został właścicielem przedsiębiorstwa handlowego. Zmarł mając lat 37, a przestał pisać, gdy miał lat 19. I tak poezja, jak życie tego niezwykłego pisarza, należą do zjawisk niezwykłych, fascynujących. Prądem rzek obojętnych, niesion w ujścia stronę, czułem, że już nie wiedzie mnie dłoń holowników. Dla strzał swych za cel wziął ich skóry czerwone i nagich do pstrych słupów przybiły wśród krzyków. Nie dbałem o załogi po wszystkie me czasy, ja dźwigacz zbóż flamandzkich, angielskiej bawełny. Gdy się z holownikami skończyły hałasy, gdzie chciałem poniosły mnie rzek spienione wełny. Robota? Wstydu panu kierownikowi nie przyniesiemy. To ważna impreza. Właśnie dzwonili. Chłopcy, pokażemy panu kierownikowi, co potrafimy. Przeszkadza.
przejawia się w ogóle w sztuce włoskiej XVI wieku. Kryzys sztuki renesansowej, prowadzącej do zjawisk artystycznych określonych mianem manieryzmu, wynikał z sytuacji ideowej, z wydarzeń politycznych, ale także z rozwoju w sferze czysto artystycznej. W sztuce europejskiej rozpoczął się nowy okres pełen niepokojów o ideę piękna. W imieniu kierownictwa naszego Domu Kultury chciałbym gorąco podziękować naszemu gościowi, profesorowi Niewiadomskiemu. Profesorowi Niewiadomskiemu za piękny i pouczający odczyt na temat odczuwania dzieł sztuki renesansu włoskiego. Dzieł sztuki renesansowej. Dziękuję, dziękuję panu. Panie profesorze, proszę przyjąć te klapy. Dziękuję. Bardzo żałuję, że nie zabrałem tych przeźroczy ze sobą, ale skąd mogłabym się sprawdzić? No to siup, profesorze, za udaną imprezę. Publiki było ze 100 osób, sam policzyłem, czyli impreza należycie zabezpieczona. Świetnie, świetnie. Panie profesorze, jeżeli można, to bardzo proszę o dedykację. Z całą przyjemnością. Dziękuję bardzo. Zainteresowała pana? Znam większość pańskich prac, profesorze. A wie pan, szczególnie zaciekawiło mnie zagadnienie wpływu sztuki orientalnej u nas. O, zwrócił pan na to uwagę. Tak. Widzi pan, ja przeglądałem archiwa w Przemyślu, w Zamościu, w czasie wojny we Lwowie. Dobry sobie, wojna wojną, a on w książkach. I właśnie stamtąd przywiozłem sobie bardzo ciekawą rzecz. Jest to jak gdyby i ikona, i portret donatora. Może ja to spróbuję narysować. Wie pan, tu było bardzo, bardzo ciekawe rozłożenie postaci. Wyglądało to mniej więcej tak. O, tu postać główna, tu taki tłumek innych postaci, a tu jakieś zwierzęta w ruchu, a w górze fruwające anioły. O, i teraz niech pan spojrzy na to ustawienie postaci w stosunku do siebie. To skłócenie kierunków, a równocześnie oparcie wyrazu obrazu na głębi i sile spojrzenia oczu. Gdyby nie te oczy, wszystko byłoby... Profesorze, profesorze, że tak powiem... Żeby nam robota dobrze szła. Tak, tak. Gdyby nie te oczy, wszystko byłoby jakieś martwe. A tak daje jakąś siłę, ludzką charakterystykę, twarz człowieka. Niech pan spojrzy, profesorze. W tym kryje się cała tajemnica... A zna pan profesora Zina? Tak, tak, znam. W tym kryje się cała tajemnica. Właśnie chciałoby się powiedzieć ludzkiej egzystencji. Ta, która jest tak charakterystyczna dla poezji orientalnej. Wie pan, że to niezwykle ciekawe. Naprawdę. Wie pan, profesorze, że na wschodzie ludzie traktują poezję również jako przepowiednię przyszłości? No bardzo interesujące, co pan mówi. Powinien pan coś o tym napisać. Wie pan, zastanawiałem się nad tym, ale muszę przyznać, że bardziej interesują mnie te sprawy w poezji. Pamięta pan, noc oddycha naszą krwią, krew podziemną płynie miedzą, nasze ciała teraz śpią, nasze ciała nic nie wiedzą. I to również poeta mojej młodości. Prawda, że nic nie stracił na aktualności? Wręcz przeciwnie, tak jak gdyby nawet zyskał chociażby to piekielne poczucie wyobcowania. To bardzo interesujące, co pan mówi. Cieszę się, że pana poznałem. Jeśli będzie pan w Warszawie, proszę koniecznie wpaść do mnie. Będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Niech pan zapisze sobie mój adres. No, Znitko, sypnij się po gorzałkę, bo my tu gadu-gadu, a na stole puchy. No, prędzej. Może ma on i rozeznanie w sztuce książki, malowidła. Naczytał się Chudzina, ale organizator i kierownik to jestem ja. Profesorze. Tak, tak. Bo po mojemu
Na wszystko musi być swój czas. Na robotę, na zabawę, na dziewczynki również. Oczywiście. Pamiętam w takiej wiosce... Polewaj. Patrzę, parę dziewczyn. Alkohol jest, zakąska jest. Za sztukę i dziewczęta. Profesorze, no, zdejm okulary i wystąp. Dziękuję. No, ja tego nie umiem. No, snitko. Widzisz? A skąd ja mam brać te pieniądze, co? Kraść? Czy to może na drzewach rośnie? Dobrze, dobrze, przestań już gadasz. Weź lepiej tę paczkę. Tak, paczkę, cholerną paczkę. Cały dom zawalony paczkami. Wiecznie. Tylko paczka i paczka, paczka i paczka. I pieniądze i paczka, pieniądze i paczka. Przestań już wreszcie, bo... Cholery, proszę cię, uspokój się, no? Co tu rządzi w tym domu? Nie dla mnie forsa z tego starunku, ale lubię to. Skupiona, delikatna robota, ale inne rzeczy też. Kobieta, dla zdrowia nawet konieczna. Kielicha chlapnąć. Nie ma teraz wolnych ludzi. Ja jak mogę, to się nie daje. W sumie 647. O. No sprawdź jeszcze raz. No, dzień dobry. Dzień dobry, niestety zgadza się. Ale to niemożliwe. Sobie sama sprawdź już. Tak, coś tu jest mało, panie Beniek. Ja nie wiem, czy pan się nie za bardzo cacka tymi kwiatkami. Dla pana to tylko kolor, szmolor, pączek taki, siaki. A dla mnie jest ważne to, co idzie. Ja wiem, że z pana to artysta, ale co ja z tego mam? Tak dalej to nie pojedziemy, o nie. Kiedy w końcu kupimy tego pudla? Nie pudla, tylko czał-czał. Nie czał-czał, tylko wilka. Aż jak to, skąd? Czał-czał będzie pasował do mojego wozu. Nie, skąd, powiedziałem, ale... wilk to wilk. Nie. To by się taki pies zdał, jakiego miał pan Jan. Ale on się znał na kwiatach. Oni przedtem galanterią się zajmowali. Właściwie to żal mi tego człowieka. Najładniejsze róże w mieście mają. Tylko tyle, że z pazerności nie wiedzą, ile brać. Kiedyś niewolnicy byli przykuci do wioseł. Galernikami się nazywali. Tacy oni. Serce im z pazerności pęknie. Albo budzą się rano, a tu nowe prawo. Co, nie może być? Może być. Choćby ta sprawa samochodowa inaczej będzie wyglądała. Każdy będzie własnym samochodem zasuwał Fordem, Mercedesem. A nie to, żeby tak po nocach śnić, w niedożywieniu być. A mało to samochodziarzy w pudle siedzi. Chociaż dla mnie samochód, żadna kanada. Poproszę 3 różowe goździki. To są 3 goździki. Dziękuję. A
To dla pani. Gratis. Panie Benku, co pan wyprawia? Co pan sobie wyobraża? Co pan zwariował? Co ja sobie wyobrażam? No co pan wyprawia? No nie rozumiem swojej, niech pan tak rozdaje. Co się proszę, pan tak... Co? Mam tego dosyć. Już. Tyle lat pracy. Popatrz pan. To czarne za paznokciami, to jest o ziemia kwiatowa. Żeby nie wiem jak szorować, nie wyjdzie. Tak się wżarła za skórę. Ale niewolnikiem nie będę. No jak dotąd. To chodź pan. Oni o 16:00. O 16:00? Tak, o 16:00 przychodzą do sklepiku rozejrzeć się. To im się pan przedstawisz. No, już wie pan jak tu jest. To chodź pan. Chwileczkę. Chodź pan tutaj, chodź pan. Zostaw pan to. Chodź pan. We'll be right back.